Cześć, Maro, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku holu zakupowego. Dzisiaj będę Wam pokazywał dokładnie trzy rzeczy, które w ostatnim czasie sobie znowu zakupiłem. Na Zalando oczywiście, bo gdzieby inaczej, bo gdzieby indziej oczywiście niż na Zalando. I oczywiście tak, na początku chciałem Wam powiedzieć, żebyście zostawili oczywiście łapeczkę w górę, jeżeli ten film Wam się spodoba. I chciałbym, żeby nowi widzowie zostawili oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem, aby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach na moim kanale. Więc co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Oczywiście niedługo wakacje. Nie wiem, czy jeszcze nagram jakiś film przed wakacjami, przed zakończeniem roku szkolnego, ponieważ zakończenie roku szkolnego jest 21 czerwca, więc nie wiem, czy mi się to uda. Nie wiem, czy będę miał czas, aczkolwiek tego czasu mam teraz coraz więcej. Ale po prostu nie wiem, czy będę miał jakikolwiek pomysł w głowie, żeby coś nagrać, więc jeżeli nie nagram żadnego filmu, to już teraz z tego miejsca właśnie chciałbym Wam życzyć udanych, bezpiecznych, miłych po prostu wakacji. I co? Myślę, że możemy przechodzić do pokazywania Wam moich rzeczy. Dobra, a więc pierwszą rzeczą, jaka jest, to jest oczywiście koszuleczka na krótki rękaw, czarna, Armani Exchange. Nie wiem, czy dobrze to wymówiłem, ale Armani, proszę bardzo, zobaczcie sobie. Oczywiście meteczkę Wam również pokażę. O, Armani, proszę bardzo, Icon. No i co, jest ona czarna, ma tutaj nadruk AX i oczywiście Armani Exchange z przodu, z tyłu oczywiście nie ma nic. Jest ona na krótki rękaw, jest ona w bardzo przyjemnym, jest ona zrobiona z bardzo przyjemnego materiału. Zresztą tak jak koszuleczki Tomiego czy to Bossa, tak również ta jest z mega, ale to mega naprawdę przyjemnego materiału zrobiona. I powiem Wam, że jest nawet bardzo, tak powiem, takiego, wiecie, przypuszczalnego materiału, w którym jest Wam, no, nie jest Wam gorąco, bo to nie jest jakaś bawełna, wiecie, taka, nie wiem, czy 100% to jest, nie patrzyłem dokładnie. Ale jest naprawdę materiał mega spoko, w którym, no mówię, nie jest wam gorące, jak jest powiedzmy 20 parę stopni na dworze, czy tam nawet 30, więc po prostu jest mega spoko ta koszuleczka i kosztowała ona bodajże 200 chyba 60 zł z tego co kojarzę, aczkolwiek to wam się wyświetli zaraz cena. Także co, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Moi drodzy, kolejną rzeczą jest rzecz z kategorii bielizna. Czemu bielizna? No bo po prostu to jest rzecz z tej kategorii. A więc tak, są to skarpety od oczywiście Bossa, marki Boss. Pierwsze są takie pomarańczowe, oczywiście napis Boss, wszystko jest elegancko. To są ogólnie takie jakby dłuższe skarpetki, bo to nie są stópki, to są jak widać dłuższe skarpetki. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o buty, czy to na przykład Jordana, czy to Tomiego, które mam, te białe, czy na przykład jeszcze Air Maxy, no to naprawdę się mega, ale to mega, wiecie, komponują i pasują do tych butów wszystkich, ponieważ no, nie są takie jak te skarpety Tomiego, które mam aktualnie, że po prostu, wiecie, wystają poza jakby, że tak powiem, buta, nie? Nie wiem dokładnie, jak to Wam inaczej powiedzieć, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. A te po prostu jakby, no, są na wysokości jakby wiecie, buta naszego, tak? No dokładnie. Więc jakby, no, tu mamy takie dwie pomarańczowe. Ogólnie to był pięciopak skarpet, tak, pięciopak dokładnie. Tu mamy oczywiście, no co, no, klasyczki, myślę, że w każdych tak jest, białe. Aczkolwiek no nie w każdych, bo są różne kolory, były różne. Ja akurat wybrałem te pomarańczowy, biały. Zaraz Wam pokażę jeszcze jaki jest. To jest mój naprawdę ulubiony kolor, jeżeli chodzi o markę Boss, bo również mam taki kolor koszulki i taki kolor bluzy od Bossa również sobie zamierzam kupić. Zresztą no shorty Jordana, które aktualnie mam na sobie, również mają taki sam kolor. Już Wam pokazuję. Beżowy, naprawdę są mega. Ja wiem, że one są trochę dero, ale są po praniu, więc jakby no i oczywiście beżowy, no mega, ale to mega, to jest mój taki ulubiony kolor,
że ja go po prostu kocham całym, na całe życie, nie? Jakby tu mamy trzy pary, a jeszcze są tak, jeszcze są czarne i jeszcze są takie niebieskie, takie niebiesko-granatowe, o takie coś. Tylko po prostu one aktualnie są jakby w suszarce, więc no nie pokażę wam ich, ponieważ się suszą. No i co? Jakby to był pięciopak. Ja już nie pamiętam dokładnie, ile one kosztowały, bo ja naprawdę kupowałem je z 3 tygodnie chyba temu, więc nie powiem wam, ile one kosztowały, ale tu wam się wyświetli cena, ale myślę, że tak około 150 zł za pięciopak dałem, więc no mówię, tu wam się wyświetla cena, więc po prostu sobie zobaczycie, tak? A my przechodzimy do kolejnej rzeczy. No i ostatnią rzeczą, którą mamy, już wam chyba pokazałem teraz nawet na kamerze, ale nie widzieliście pewnie do końca, jest oczywiście nowa nereczka, proszę państwa, od Jordana. Dzisiaj mi przyszła, dzisiaj mamy poniedziałek, 10 czerwca, przyszła mi nowa nereczka od Jordana. Marzyłem o niej bardzo, ale to bardzo długo. Ona jest, zobaczcie w ogóle, jak ona jest wielka. Ona jest taka wielka. Ja mam ogólnie nerkę z Jordana, z The North Face'a, przepraszam bardzo. Z The North Face'a mam nerkę i ona w porównaniu do tej jest o wiele, ale to wiele razy mniejsza. Tamta jest oczywiście też granatowa, no taka niebiesko też granatowa, a ta jest czarna, jak widać. No zresztą, no, widać. Oczywiście ja ją odpakowałem tylko, wiecie, z foliówki, z torby jakby Zalando. I jak widać, no metka jeszcze jest, wszystko jest. Nawet nie jest pasek jeszcze zrobiony, bo jej nawet nie przymierzałem. Powiem wam, że kiedyś ją przymierzałem w Snipersie bodajże, w Poznaniu. Tak, w Poznaniu. I w innej miejscowości również, ale nie będę mówił nazwy miejscowości. Jakby no, wam powiem, że na serio była mega, ale to mega wielka i no wiadomo, no to jest ta sama, więc no nie ma się co dziwić, że jest też wielka, bo no wiadomo. Ale ona ogólnie ma tak. Tu ma dwa jakby te, no wiecie, te zamki i tak dalej. Naprawdę jest mega spoko. Ja wam pokażę może, a i w ogóle ma tutaj jeszcze napis Jordan. Też widziałem, że ostatnio jakiś raper chyba polski, nie wiem już dokładnie który, ale no miał ją też tak samo, więc stwierdziłem, że kupię sobie i no zobaczcie w środku. Naprawdę ma dużo, ale to dużo miejsca, żeby coś schować. Więc no jakby jestem mega zadowolony, że ją kupiłem. A The North Face'a będę raczej sprzedawał na Winted chyba, więc jakby coś to będę dawał znać na relacji na Instagramie. Po prostu sobie wstawię link i jeżeli ktoś będzie chciał kupić ode mnie, no to możecie sobie kupić. Ona jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, bez żadnych tam uszkodzeń, bez niczego. Także no naprawdę warto, jak ktoś by chciał, to może sobie ją kupić. Aczkolwiek ona jest już taka, wiecie, no ja ją kupowałem w 2019 chyba, albo 2018, więc to już trochę minęło, więc raczej nikt nie będzie chciał pewnie jej kupić. No chyba, że jakaś osoba się trafi, no to okej. To z chęcią sprzedam, bo po co mi w sumie dwie nerki. I tu ma oczywiście jeszcze taką małą kieszonkę, jak widać. No, także jest spoko. A w North Face'a właśnie mamy tylko kieszonkę tą tutaj górną, a dolnej nie mamy. I kosztowała ona 164 zł. Także, no mówię, materiał ogólnie też jest bardzo fajny. Tu mamy jeszcze jakąś taką zawieszkę, w ogóle nie zauważyłem tego. Mamy jakąś taką, nie wiem czy widzicie to, no raczej pewnie widzicie. Jak jest tu metka, nie? To mamy zawieszkę jakąś, nie wiem, czy na klucze, czy na coś. Jakby, no w sumie może być na jakieś klucze. Także spoko. Tak samo mam w torbie kamuflejcza. Więc no, jest mega, ale to mega spoko moim zdaniem ta nerka. Nie to co The North Face'a. The North Face'a wam powiem, że mi służyła przez bardzo długi czas. I no, gdybym chciał ją zostawić, to pewnie nadal by mi służyła. Aczkolwiek już coraz mniej ją ubierałem, bo też kupiłem sobie później torebkę z Nike. Zresztą ją widzieliście chyba, bo wam ją pokazywałem z tego co pamiętam. No i też używałem tej torby takiej, wiecie, tego chest riga camouflage'a. Więc jakby, no. I stwierdziłem po prostu, że sobie kupię Jordana, bo czemu by nie, bo jakby skoro ją chciałem, no to wiadomo, że muszę sobie ją kupić.
Tym bardziej, że jestem taki, że jak sobie zaplanuję, że coś chcę mieć albo coś mi się podoba, to muszę to mieć i koniec. Więc no niestety tak to u mnie działa. I tak dokładnie. I co? I chciałem wam jeszcze powiedzieć oczywiście, tak jak na początku mówiłem, zostawcie łapeczki w górę, jeżeli wam się film spodobał. Wiem, że był krótki, ale to jest oczywiście haul zakupowy, tym bardziej jeżeli jest tak mało rzeczy, a zresztą ja zawsze wam pokazuję tylko po 3, po 4 lub po 5 rzeczy. Akurat dzisiaj były 3 tylko. Mam nadzieję, że następnym razem będzie 5 albo nawet i 6. Także ten odcinek i tak będzie trochę dłuższy. No i oczywiście zostawcie subskrypcję nowi widzowie na kanale z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach na moim kanale. Także co, żegnam się z wami, do następnych odcinków. Na razie, cześć!